Witam. Pewnie wielu z was słyszało już o nowej klasie postaci w Metin 2, zwanej Wolfman. Właśnie dziś firma Gameforge zaprezentowała nam nową klasę postaci, która nazwana została Lycan. Jest to nowa klasa postaci w Metin 2, która niedługo pojawi się również na polskich serwerach. Jej główną zaletą jest szybkość i obszarowość skilli. Jednym z jej problemów są skille, które nie zawsze trafiają w cel, co wcześniej było głównie zmorą wojowników. Główną statystyką, która bezpośrednio wpływa na DMG postaci, jest siła, a następnie zręczność, która dodatkowo dodaje uniki. W przypadku najsilniejszego jej skilla, zręczność dodaje nieco więcej DMG niż siła. Jednak najważniejszą statystyką dla tej klasy postaci jest int, gdyż główny skill zwiększający atak całej postaci, purpurowa dusza wilka, działający podobnie do aury miecza wojownika, zwiększa się jedynie przy pomocy inteligencji. To jedyny skill, który jest zwiększany przy pomocy tej statystyki, jednak różnica w DMG po włączeniu tego skilla jest ogromna. Najsilniejszym skillem postaci pod względem zadawanych obrażeń jest wilczy skok. Kolejną jest wilczy oddech, posiadający dodatkową możliwość omdlewania przeciwnika, następnie wilczy pazur, mogący spowolnić przeciwnika i zmniejszyć jego obronę, a na samym końcu strzępienie. Jednak w ostateczności Shred jest drugim, jak nie pierwszym co do mocy skillem, gdyż uderza zawsze 3 razy i dodatkowo powoduje krwawienie postaci, która działa podobnie do otrucia, zabierając co kilka sekund przeciwnikowi obrażenia zależne od posiadanej przez niego ilości życia. Poza nową klasą postaci, do gry dodane zostały również nowe itemy. Tarcza pas oraz bransoleta z odpornością na lykanów, wisiorek silny przeciw lykanom oraz nowe bronie i zbroje dla nowej klasy, których kilka udało mi się nagrać, m.in. dzięki jednemu z gamów, którego udało mi się namówić, aby pokazał nam set na 105 level, co pewnie zaraz zobaczycie w tle. Do gry doszła też nowa forma potki, tzw. bandaż, który pozwala zatrzymać krwawienie. Poza wymienionymi wyżej zmianami, nowy update niesie ze sobą również 4 nowe skille postaci. Wszystkie 4 skille mają bardzo długi czas odnowienia, niestety wynoszący aż 1 minutę. Nowy skill dla Bodego ma dosyć dobre obrażenia, lepsze nawet od Wirka. Jednak ma bardzo mały zasięg, podobny do trzystronnego i ze względu na długą odnowę może być mało atrakcyjny. 6. skill Archera, który również został dodany wraz z tym update'em, ma obrażenia lepsze od trującej strzały. Również posiada 100% szans na otrucie na P, jednak ma bardzo mały zasięg, trzeba stać przy samej postaci. Do Assassina dodany został kolejny doskok, o obrażeniach zbliżonych do chmury i szansą 50% na otrucie. Natomiast Mental otrzymał skill z obrażeniami nieco większymi od tąpnięcia i równie małym zasięgiem, jak dwie pierwsze omawiane klasy. Assassin jest tutaj jedyną klasą postaci, która nie została poszkodowana w przypadku zasięgu skilli. Dodatkowymi zmianami, jakie możemy zaobserwować na serwerze, jest trzeci poziom combo, skille konia na P. Jednak nie można ich używać, więc pewnie jest to błąd przy dodawaniu umiejętności do postaci. Oraz zupełnie nowa mapa dla rasy wilków, wypełniona dużą ilością dzików i metinami księżyca, nadająca się na wbijanie pierwszych leveli dla naszego wilczka. Mam nadzieję, że już niedługo update pojawi się na polskim metinie. A już teraz zapraszam na kolejne produkcje, które niebawem pojawią się na moim kanale.